Gdy w Sejmie trwała dzisiaj debata o in vitro, przed hotelem poselskim brylował poseł PSL Andrzej Pałys, jeden z reprezentantów narodu, dotąd szerzej nieznany. No to od dzisiaj zna go cała Polska. Coś wieje dzisiaj strasznie. Proszę? Przepraszam? Przekonał pod wodę. Jeszcze raz? Bo nie zrozumiałem. Panie pośle, może mi się pan przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Panie poseł PSL. No nie, to widzę, po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja się źle nie czuję. Aha, a pan już nie uczestniczy w obradach dzisiaj? Nie, wystarczy dowiedzieć się, że dobrze czuję. Nie znacie tego pana? No nie znamy, no, wpakował się do samochodu. W żaden sposób nie chcę tego usprawiedliwiać, to było naganne. Wbrew wszelkim ustaleniom klubowym, tym pisanym i tym niepisanym, pojechał do domu, odwieźliśmy go, natomiast po powrocie ja się przygotuję do rozmowy, on się przygotuje. Został zawieszony w prawach członka klubu i dopiero ustalimy, co dalej z panem posłem będzie.